cele, plany, idee. Mamy je wszyscy. Kształtują nasze życie. Ale są też takie idee, które rozprzestrzeniają się dalej, wpływając na świat, powodując, że może stawać się on bezpieczniejszy i lepszy. Jedna z takich idei 70 lat temu dała początek Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Dziś IMO zrzesza 174 państwa, w tym Polskę. I to właśnie Polska, jako pierwszy kraj w historii Europy Środkowo-Wschodniej i rejonu Morza Bałtyckiego, została w 2018 roku organizatorem Światowych Dni Morza. Największego święta morskiego narodów zjednoczonych. It is a great pleasure for me to be here in Poland for this 2018 World Maritime Day. Kiedy w październiku ubiegłego roku odbierałem flagę państwa gospodarza Światowych Dni Morza, czułem wielką dumę z tego, że Polska jest morska. Składam deklarację, że Polska będzie kandydować do Rady IMO w 2019 roku, aby dołączyć do grona najważniejszych państw morskich na świecie. Światowe Dni Morza w Szczecinie to szczególnie istotne wyróżnienie dla Polski, kraju o wielkich ambicjach i stale wzrastającym potencjale. Ministrowie i delegaci z ponad 50 państw świata dyskutowali o przyszłości żeglugi morskiej, cyberbezpieczeństwie i nowych technologiach, nowych szlakach transportowych i nadchodzących zmianach na rynku pracy. Wszystko to w ramach tematu wiodącego tegorocznych Światowych Dni Morza – lepszej żeglugi dla lepszej przyszłości. As we reach the end of this conference, I hope you will agree this has been a fascinating and insightful event. I really appreciate the smooth and efficient way it has been run. Filarem polskiej gospodarki morskiej są dynamicznie rozwijające się porty Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście, które z roku na rok odnotowują znaczący wzrost przeładunków. Kluczowe dla ich dalszego rozwoju są strategiczne inwestycje, które pozwolą na przyjmowanie coraz większych jednostek. W porcie Gdańsk zostanie wybudowany głębokowodny port centralny. W porcie Gdynia powstanie port zewnętrzny. Przywrócenie pełnej żeglowności głównych rzek to priorytet polskiego rządu. Promy pływające z Polski do Skandynawii co roku przewożą miliony ton towarów i setki tysięcy pasażerów. W polskich stoczniach powstają niemal wszystkie rodzaje jednostek pływających, w tym statki towarowe, promy, jednostki wielozadaniowe, okręty wojenne i żaglowce. Polskie biura projektowe znane są na całym świecie. Niemal połowa sprzedawanych w Europie jednostek pochodzi właśnie z Polski. Terminal LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego umożliwia odbiór gazu drogą morską z niemal dowolnego kierunku na świecie i zapewnia dywersyfikację źródeł dostaw błękitnego paliwa, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto strategicznymi projektami realizowanymi już wkrótce będą Baltic Pipe, połączenie zapewniające przesył norweskiego gazu poprzez system duński oraz farmy wiatrowe na Bałtyku. Wszystko to możliwe jest dzięki kadrom specjalistów tworzących tak innowacyjne projekty. W Polsce ci specjaliści są nieustannie kształceni na uczelniach o światowej renomie, Akademii Morskiej w Szczecinie i Uniwersytecie Morskim w Gdyni. A wszystko wzięło się z idei. Idei, którą Polska realizuje od lat i którą chce rozwijać dalej.